skalnych pieczarach żyją jednookie dewy. W głębokich jarach i ślebach gnieżdżą się ogoniaste ilbisy, gołe wiedźmy, leśne dewy mijoni o długich złotych włosach, kozłonogie gwirgwi, kosmate czorty z wykręconymi do tyłu stopami, miotają ogniem z wyszczerzonych pysków i grają na palcach jak na fujarkach. Niekiedy przez gęstwinę leśną prześwituje trzebież, jak tonsura na omszałym ciemieniu góry. To znów przesuwają się przed oczyma wioski rozrzucone po urwisk, szarzałe dranice starych dachów, półrozwalone kapliczki, ruiny zniszczonych wież, młyny wodne wielkości kurnika. Jesteśmy w Mutso. To jest ufortyfikowana wioska, która strzegła wejścia do fascynującej i pięknej krainy Hefsureti. Także dzisiaj, 5 lipca 2020 roku, jesteśmy w Hefsureti. To jest jednodniowa wycieczka, natomiast ja, oglądając to wszystko, co tutaj widzę, zdaję sobie sprawę z tego, że przyjechać tutaj na jeden dzień to jest po prostu zbrodnia. Także chciałbym Was zaprosić na kilkudniowe wyprawy w tym kierunku. Ciężko się było tu wdrapać. Niestety pogoda troszkę niepozytywnie teraz zaskoczyła, bo kiedy przejeżdżaliśmy przez Szatili, taką nieformalną stolicę regionu, to jeszcze pogoda się wydawała całkiem niezła. Jeszcze tutaj przytoczyłem drona i plecak, kilkukilogramowy bagaż, plus sam jestem nadmiarowy, kilogramowy teraz, także ciężko było mi się tutaj wdrapać, no ale te widoki rekompensują wszystko, nawet w tej aurze takiej troszkę ponurej. Między Mutso a Szatili okazało się, że mała lawina poszła razem z drzewem, razem z kamieniami, także okazało się, że nie możemy jechać dalej, przynajmniej na razie. Kierowca powiedział, że pewnie w przeciągu godziny droga będzie przejezdna, także idziemy na piechotę. I znowu to jest fajne, że dzisiaj na takiej zorganizowanej wycieczce w ramach turystyki krajowej nie muszę się martwić o to, o której mam dokładnie gdzie być. Mogę tylko się martwić, że może Sofii będzie zła, jak wrócę późno. Natomiast no to, co ja widzę przed sobą, to, co zaraz Wy zobaczycie, to jest właśnie Szatili, ta niesamowita konstrukcja, ta warowna wioska. Podobna oczywiście do tego, co widzieliście już przed chwilą w Mutso, no ale jednak to jest ten najbardziej taki symboliczny element krajobrazu Hefsureti właśnie. Także wróciłem do krainy Hefsurów. Wróciłem. Przede wszystkim trafiamy tutaj w ramach
niesamowitego, obłędnego, jednego z najpiękniejszych w Gruzji trekkingów, czyli szlaku Stuszeti do Hevsureti. Mamy taki program na stronie, możemy zrealizować dla grupy już od 5 osób, także jak tylko będzie można, przyjeżdżajcie i zapraszamy. Tutaj ten program się kończy, ale to wcale nie znaczy, że to musi być zakończenie Waszej wycieczki w Gruzji, bo możemy ruszyć dalej w stronę Kazbeku albo w stronę kaukaskiej Kolchidy, legendarnej krainy, dzisiaj nazwanej Meretią, albo w stronę Batumi, gdziekolwiek zechcecie. Możemy dla Was zrobić indywidualne wycieczki, pokazać te wspaniałe miejsca też w takiej formie. A co teraz robił w Dżurhantkari? W domu Meliki migocze łojowa lampka. Nanuka, Jamza i Mzekala przygotowują hinkali i ważą piwo. Jutro jest święto. Mchelika i Totia kuśtykają po izbie jak stare, zmęczone konie. W domu któregoś z Sihlaurich ucztują Hevsurzy, cieszą się, grają na pandurach, wzywają cienie króla Parnawaza, Zuraba Eristavi i Mamuki Aladauri. Dżurha siedzi na trójnogiej ławeczce, pali fajkę i spluwa w ogień. Przyjdzie, rzuca mój pobratymiec. Przybędzie, potwierdzają Hevsurzy. Wstanie z grobu nasza Tamarit. Czarka przechodzi z rąk do rąk. Jednooki dew siedzący na stryszku podpatruje biesiadników. Po lesie hula oczopinte. W jarze krzyczy Madzahura, gdzieś skomle szakal wyjął wiejskie psy. Dziękuję bardzo, że byliście tutaj razem ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie z Szatili, z Hevsureti, kolejnej górskiej krainy na Wysokim Kaukazie, którą miałem przyjemność dla Was obejrzeć, zdokumentować, napisać o niej tekst, nagrać o niej film. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia na Kaukazie. Krzysztof Nadar Ciemnołoński, Tamada Tur, polakogruzin.pl. Do zobaczenia. Cytaty pochodzą z książki Michaiła Dżawachiszwili Biały Kołnierzyk. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX 1976, w tłumaczeniu Andrzeja Tchórzewskiego. Wracam często myślami do tej książki, ponieważ w wydaniu, które posiadam, znajduje się dedykacja od mojej babci Heleny Ciemnołońskiej dla mojego ojca o treści: synku ukochany, abyśmy się jeszcze wybrali do krainy Hevsurów.